picie kawy w rozsądnych ilościach, czyli najwyżej 3 filiżanki dziennie, ma pozytywny wpływ na samopoczucie i fizjologię. Osoby, które mają nadciśnienie lub cierpią na bezsenność, powinny ostrożnie pić ten pobudzający napój. Jak pić kawę, żeby mieć pewność, że sprawi nam czystą przyjemność i nie zaszkodzi zdrowiu? Kofeina działa moczopędnie, więc może lekko odwadniać. Dotyczy to zwłaszcza osób, które nie piją kawy regularnie. Do każdej filiżanki wystarczy wypić szklankę wody, w ten sposób zadbamy o nawodnienie. Najlepiej odzwyczaić się od słodzenia kawy. Bezpieczna dawka cukru dziennie to najwyżej 10 łyżeczek, wliczając cukier ukryty w produktach spożywczych. Jedna łyżeczka cukru daje 20 zbędnych kalorii. Zamiast cukru warto przestawić się na odchudzające aromatyczne przyprawy, takie jak cynamon, który reguluje poziom insuliny, i kardamon, przyspieszający trawienie i przemianę materii. Kawa z mlekiem u niektórych osób powoduje wzdęcia i niestrawność. Osoby wrażliwe na laktozę mogą zastąpić krowie mleko mlekiem sojowym, kokosowym lub migdałowym. Picie kawy na czczo to zły nawyk. Napój podrażnia wrażliwą błonę przewodu pokarmowego, może powodować wzdęcia i zaburzać pracę jelit. Kawa wypłukuje magnez, więc jeśli pijemy duże ilości, postarajmy się, by nasza dieta była obfita w produkty, które są dobrym źródłem tego pierwiastka.